Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Toristo52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku myślę, że udamy się po dysk jeden z pięciu. W tym wypadku musimy pomóc Patty. Ja właśnie wróciłam od moich rodziców razem z Damianem i w sumie postanowiłam od razu wziąć się za nagrywanie, ponieważ potrzebuję się dzisiaj wcześniej położyć, spać i chciałabym to wszystko jak najszybciej ogarnąć. I teraz tak. Sprawdźmy sobie na mapę. Tu niby są jakieś rzeczy. Tam widziałam szkielety, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby na razie tam podłazić. I to jest właśnie ta część drogi. Dobra, myślę, że depniemy się od razu. Matko kochana, gdzie to było? Do miasta, ponieważ Patty sobie siedzi przy ognisku. I możemy z nią na ten temat dopiero wtedy porozmawiać, jak ją znajdziemy. Także idziemy do niej i ogarniemy te sprawy. Mam nadzieję, że w miarę szybko. Muszę się trochę rozgadać. Dzisiaj mało gadałam. W ogóle pograłam też sobie trochę na konsoli w Resident Evil Village. Miałam plan robić z tego serię na YouTubie, ale jakoś bardzo nie przyjęło się to z tego, co widziałam w ankiecie tamtej, która była przed rozpoczęciem serii z Risena i po zakończeniu Gothica 3. Więc no, postanowiłam, że nie będę czekać, aż jakby ludzie się zdecydują, a też nie chcę nagrywać czegoś, czego nie chcecie. Dlatego, że to też jednak no nie jest zbyt fajne. Także no, podjęłam taką decyzję, że sobie pogram sama. Grałam specjalnie na konsoli, ponieważ jak będę chciała nagrywać ewentualną serię na YouTubie, to będę grała na PC-cie. Więc jakby osiągnięcia dalej będziemy mieć, będzie polska wersja językowa. Także no. A teraz Patty. Let's go. Make sure you keep up. I don't want to hang around. Dobra, też nie szliśmy jeszcze tą stroną. Dobra, teraz już zrobiłam poprawny zapis, a nie wszedł gry i możemy biec. Ale to było głupie z mojej strony. Aż za bardzo. No dobra. Jest to droga, której w sumie nie znam, więc chciałabym od razu tutaj pokorzystać sobie. Dobra. Myślę, że Patty się jednak nie obrazi, bądź co bądź. Znaczy się... Nie mam pojęcia w sumie, gdzie ona jest. Ona sobie na mnie nie poczeka. No dobra. To trochę szkoda. Masakra wam powiem. Co ta Patka robi tam? Przepraszam. Matko, co tu się dzieje w ogóle? Matko. Zaczekasz tutaj? Kurde, kobieta narobiła takiego bałaganu. Że nie wiadomo, co tutaj się działo. Tutaj nie można gdzieś kopać? Ja w ogóle powinnam sobie może... wreszcie dać mikstury chociażby pod pasek.
Dobra, to mi chwilowo powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że ona tam stoi dalej. Oczywiście, że nie. To jest ta droga. No a Patty jest w sumie nie wiadomo gdzie. Chyba, że... Sprawdźmy. Tu jest niby Patty, czyli sobie poszła gdzieś w piździet. Trudno. Ja na razie nie będę za nią szła, zostawię ją tam. Bo potrzebuję sobie zwiedzić trochę tą część mapy. Także no, przykro mi, ale Patka będzie musiała sobie tam poczekać. Mamy coś jeszcze tutaj? Raczej nie. Chyba, że przy murach. Dobra, sami rekruci w tym miejscu. Wiecie, aż za bardzo mnie kusiło, żeby tutaj po prostu połazić sobie, nie? Więc niestety, ale Patty poszła sobie w odstawkę teraz. Okej, a z tobą mogę coś pogadać? Halt! Co to jest? I see that you have entered our service. You now serve truth and justice. Well, I am sure that you are busy. I will not keep you. Go and fight for our cause. Dobra, on może sprawić, że wejdziemy do miasta od tej drugiej strony. No dobrze. To na razie nie chcemy, więc możemy stąd randomowo iść, tak po prostu. Pochodzimy trochę z telekinezą. Tylko ja nie umiem skakać w tym czarze i trochę to dziwnie wygląda czasami. Dobra, bo tu był właśnie trup, jakiś prosty kufer. Ja to chciałam po prostu sobie zbadać, a Patty poleciała dalej. Także niestety... Niestety, no cóż... Troszeczkę się rozdzieliliśmy. Podejrzewam, że pobiegła do swojego takiego, wiecie, punktu, gdzie zawsze musi odbiec, jakbyśmy ją zgubili. Albo gdyby sama się na przykład zgubiła. Dobra, mikstura do many by się przydała. I okej. Wilki to akurat będę musiała... No jasne. W ogóle też słyszę, że mi się rozładowują słuchawki. Także też będę musiała to ogarnąć. Żądło szczurma widzę. Trochę więcej IQ. Wypróbujmy sobie kulę ognia. Dobra. Okej.
Nie poszło mi najlepiej, ale też nie poszło mi najgorzej z tym strzelaniem. Najgorsze jest to, że zrobiłam bardzo duży błąd w to, żeby iść pod walkę kosturem. Powinnam sobie dać w miecz i w tarczę, a dopiero później w walkę kosturem. Gdzie ta Patty jest, przepraszam? Patty już jest na miejscu. No dobra, trochę szkoda, że tak to musieliśmy rozwiązać, ale z drugiej strony przynajmniej ona spokojnie sobie dotrze na miejsce i ja również. Także ma to swoje jakieś tam plusy. Nie, dobrze. Powinnam też mikstury do many sobie dać. I fajnie by było trafiać w te sempole. A nie wystrzelać się z połowy rzeczy, które mam. O, proszę bardzo, ja już dobrze wiem, gdzie ja jestem. Serio, znowu? Masakra. Kurde, no. To jest jakiś tragizm. Nie, powiem tak. Gdzie jest tam ta walka, ten miecz? Nie mam zamiaru się męczyć przez pół gry, bo nie mogę pokonać jakiegoś przeciwnika. Po prostu. Także po prostu przechodzimy na walkę bronią jednoręczną razem z tarczą. I po prostu będziemy sobie dawać w siłę i będziemy rozwijać również to jako umiejętności. Ponieważ no naprawdę nie mam ochoty się męczyć, a magia będzie naszym wspomagaczem. Nie wiem, nie ma nigdzie wymogu, że mam walczyć za pomocą, wiecie, kostura, więc nie będę walczyć za pomocą po prostu kostura. Dobra, nie ominęłam tutaj niczego przypadkiem w tym miejscu. Raczej nie. Zaraz sobie zbadamy resztę miejsc. Te małe sobie dam. Dziewiąteczkę i ósemeczkę. Chciałam powiedzieć, że tutaj byłam, ale przecież tutaj nie byłam, broń Boże. Ale widzę, że są tutaj raczej przeciwnicy na mój poziom. Więc to raczej dobrze. No, od razu lepiej. No, chyba, że się nie bronię. Dobra, powinnam może tutaj wyciągnąć telekinezę.
ale nie mam za bardzo na to ochoty chwilowo, szczególnie, że nie widzę nic wielkiego w tym miejscu. Ten teren już jest dla nas w sumie znany, więc możemy przejść, myślę, że nawet tą górą w tym momencie. Znaczy wiecie, teren znany, nieznany. Ja tutaj w teorii nie chodziłam, tam, o właśnie w tym miejscu. Ale byłam tutaj na dole, nie byłam na dole. Nie byłam niby też na dole, no dobra. Do miasta tylko inna ścieżka. Podejrzewam, że tą właśnie ścieżką bym sobie szła jednak z Patty. Tam zaraz pójdziemy na górę. Najpierw w dół. Dobra. Tak się walczy właśnie z wyczuciem. Większym zdecydowanie niż wcześniej. Coś mi tu mruczy. Podejrzewam, że gnoma słyszę. Na górze. Bo tylko gnomy tak mruczą. Dobra, no i tutaj już nic nie powinno być w tej części. Także tam już może nie będę schodzić. Przed nami te paskudne ćmoki zostały na górze. No i tutaj byliśmy. Tam na górę. Tam nie szłam chyba. Dobra. Oła. Dobra. Okej. Ładne ekspienie na ćmach. Jak dla mnie w porządku. To sprawdźmy, co my tutaj mamy. Przez most możemy przejść standardowo, myślę, za chwilę. Okej, tutaj nic ciekawego. Kapelusz bym ominęła. Także warto jednak załączać sobie tą telekinezę. I sprawdzać. Dobra, tutaj nic po drugiej stronie. Jest przejście gdzieś. Okej, na jakąś odnogę jedną. No, możemy się przejść tam w sumie. Nie musimy od razu też iść dzisiaj po dysk, prawda? Tylko może... Ja sobie też chętnie postrzelam jednak w te gnomy. Szczególnie, że fajnie latają. No, na wodza się to przydaje. Ponieważ wódz umie bardzo dobrze walczyć. Cześć, gnomie. Ładne robią doskoki. Dobra. Trochę toreb z narzędziami dzięki temu powinniśmy właśnie odnaleźć. I na tym mi zależało. Wiadomo, jak to jest z tymi gnomami. Powinnam sobie oświecić w ogóle światło.
dodajmy sobie 6. Dobra, troszeczkę przesadziłam może z ilością tych wilków na siebie. Dobra. Chociaż... Wiecie, ja też już jakoś bardzo... Jak to się mówi, no... Nie jestem taka useless, nie? Dobra. No i pięknie. Wilczki poubijane. Delikatnie osłabienie ich magią przyniosło całkiem fajny skutek. Tam widzę dzika na dole. Taktykę na dzika już mamy. Całkiem fajną. Dobra, czyli dzisiaj bardziej chyba zwiedzanie niż dysk z Patty. Ale to się okaże. Tak naprawdę okaże się to później, jak troszeczkę właśnie pochodzę. I pozbieram rzeczy. Fajne jest to, że możemy używać telekinezy tak jak na przykład właśnie w Gotiku, żeby sobie wskazać jakieś rzeczy. Cześć, rządu szczurku. To mi nie wyszło. Co wy takie doskoki robicie? Troszkę mi się to nie podobało. Okej. Albo raczej nie okej. Dobra, jest zapis zrobiony. Są gnomy. Dość dużo gnomów. Dobra, by się zrobiło całkiem ciemno u mnie. Dajmy sobie 9. I tego wodza, żeby głównie zjechać. O Jezu Chry... Co się stało? Nic nie widzę. Wow, jak latają. Pij to, chłopie. Okej, nie, powiem wam, że z magii mi się akurat fajnie korzysta w tym wypadku. 7 na 5, jeżeli mówimy o torbie na narzędzia. Tu jest wejście do jakiejś... No, do jakiegoś miejsca. Nie wiem, czy to jest w 100% bezpieczna rzecz, żeby tam wchodzić. Podejrzewam, że ani trochę. Ale zawsze może to być miejsce, które sobie zostawimy na później. Także zapis i lecimy. Nie, gnomy. Serio? Dobra. I...
Nie mogę czasami. Coś większego potrzebuję od razu. Czyli mamy jaskinię gnomów. A woza to trzeba jednak tym. I can't cast without mana. Dawaj. Dobra, kuferek. Co ciekawe, otwarte. Tutaj w sumie nic ciekawego na razie nie widzę. Mi się wydaje, że ja chyba wiem, gdzie jestem. Tylko na razie jeszcze tego nie powiedziałam. Jeszcze tego nie powiedziałam, ale chyba wiem, gdzie. Dobra. Dobra, prawie. Mamy to. Magiczne światło może się przydać. Pierścień jakiś mamy. Ten gnomor przeszukany jest całkiem. Myślałam, że wodza mamy drugiego. Mi się wydaje... Dobra. Albo mi się nie wydaje. Zaraz zobaczymy, czy ja na pewno jestem tam, gdzie myślę, czy jednak może nie. O matko, wodza drugiego się wpierdzieliłam. Znaczy wiecie, on nie jest jakiś trudny. Ale jednak fajniej się go zabija, korzystając z magii. O, to dzisiaj chyba nie będzie dysku, tylko zwiedzanie świata od Rizena. Nie, żeby to było coś złego, bo nie jest to nic złego. Ten pierścionek, może byśmy sobie zerknęli, co to było. Walka toporem na pewno nie. Siła. Maksymalna mana. Pierścień szermierza chyba. Myślę, że zdecydowanie lepszy. Tak samo pierścień do siły bym sobie założyła. Mam dwa pierścienie szermierza. No to jednak chyba te dwa. Dobra, zobaczmy zaraz za chwilę, gdzie ja jestem na mapie. Tam bym sobie bardzo chętnie przeleciała na Tom. Okej, tu jesteśmy. Tylko czy tam lewitacją dolecimy? Zaraz się okaże. No jak najbardziej dolecę. Okej. Są ćmoki.
Gorzej, jeżeli będę potrzebowała drugiego zwoju, a takowego nie mam. Ale chyba opłacało się tutaj przyjść. Jakiś mieczek na przykład znalazłam. Chyba nawet wiem, gdzie jestem. Jesteśmy tak naprawdę na początku gry. Tylko że przez to, że nie mamy zwoju, to muszę się przenieść do miasta. A najlepiej byliśmy tutaj, zbadaliśmy tędy, no to szłam już, nie? Także wystarczyłoby się przenieść do bandytów Dona i potem do Patty, nie? Chyba dobrze myślę, najwyżej potem tu się wróci jeszcze kiedyś. Ale jak na mój gust, to chyba aktualnie jest dobrze. Wypijmy sobie miksturę. Taką do HP w sumie też. Dobra. F8 i możemy ruszać. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj jeszcze pomóc Patty, tak całkiem w dobrym tempie. Zobaczymy. Ale Patty powinna być gdzieś tutaj. Czy nie? Tu jest Patty. Gdzieś. Dobra, wilczek najpierw na początek. Dobra. Gdzie ta Patka jest? Patka jest tam na górze, w lesie. A czy tu nie było jakiegoś szkieleta przypadkiem kiedyś? No oczywiście, że były szkielety. Patty się nawet z nimi bije. Dobra. Co tam, Patty? Finally. This must be it. I hope so. There should be something in one of these graves that will give us a clue what my father was up to on this island. Here, take this key. If something happens to me, I want you to keep it safe. If someone else decides to look for the same thing as us, they won't get far without that. Consider it looked after. Yeah, right. Try not to lose it, otherwise we're screwed. You want these graves digging up? Like I said, my father buried something somewhere here. Only one way to find out. Get shoveling. You're not getting your hands dirty then. Someone has to keep watch. Dobra, to spróbujemy to ogarnąć jeszcze w dzisiejszym odcinku. Patka, moja kochana. Another grave. We all go back to the earth. Rozumiem, że wszystkie groby musimy wykopać. A little more for me. Niech będzie. Potem też zbadamy sobie telekinezą, czy coś tutaj nie leży. No, dwa szkielety to raczej nie jest jakiś, wiecie, problem, wyczyn. Zobaczmy. Dobra.
Stara szkatułka. Wygrawerowano imię Stalowobrody. Here, I found this casket in one of the graves. Let me see. There's something inside. This is it. The next clue. The gods bless you and your shovel. What does it say? Are you this quick on the questions with everyone? Or are you working with Romanov? I've got nothing to do with Romanov. Like that, is it? This shows that my father hid a large part of the gold he looted over the years on this island. He's left a series of clues as to how we get to it, if we can find them. A pirate with buried treasure. Who'd have thought it? Might not be original, but no one's found it so far, have they? No, but Romanov's worked out what your father did. Yes, and I'm damned if I'm going to let him get his hands on the prize. My father would have a fit if he knew I'd let it fall into Romanov's hands. Have you heard anything about crystal discs? Are they some kind of artifact? Yes, from the ruins. I haven't heard of them. What do they do? Your father got around the island quite a bit. You think he could have found them? Buried them with his treasure? It's possible. If he saw them and they're shiny, he'd have taken them. But you're going to have to help me find what I want, for you to find out, aren't you? Maybe. What do you think Romanov is planning? He knows about the treasure. He knows I'm looking for it. And one thing is for sure. He'll rear his ugly head as soon as he thinks we're close. You can bet on that. So how can I help? The casket you found contains a clue. I'm just not sure what it means. It says there are 5 unmarked graves on the island. But he won't have put the treasure in those. Far too obvious. Think. Now my father was always fond of booby-trapping treasure. Maybe that's what's in these graves. Something describing the trap, telling us a way of disarming it. Then I'll look for these graves. I'm not a fan of nasty surprises. You do that. I'll try and work out where the treasure is. So, I'm back doing the dirty work while you sit around. You wanted to help, or are you all talk and no trousers? Oh, I don't think you want me to walk away. What do you mean? Admit it. I'm growing on you. Yeah, it can't be that you're simply useful. If your father's not here, where is he? I've not seen him for a long time. He could be off sailing foreign seas, locked in a cell somewhere, or rolling in a cot getting girls in trouble. He always says I'm his only child. With the number of women he sleeps with, there must be an army of us out there. He's the loyal, fatherly type, then. The storms can take him for all I care. But he owes me that treasure. He knows it too. I think he wanted me to find those clues. All right. I'll investigate these unmarked graves. Good. I'll mark the sites on your map. And be careful. We're not the only ones looking for the treasure. I'll keep a low profile. You haven't managed that since you arrived on the island. Dobra, bezimienne groby. Mamy nowe zadanie. Wszystko fajnie. Jest łopata, gdybyśmy nie mieli. Another grave. We all go back to the earth. Sprawdźmy, co tutaj możemy znaleźć w tym miejscu. Jeszcze bym zeszła sobie tam na plażę na dół. Let's start again. Job well done. Dobra, udało się. Okej, tu coś mamy. Zardzewiały jakiś mieczyk. Trochę złota, mała tarcza. Nie wiem, czy tutaj jeszcze możemy coś wykopać. Czy raczej nie za bardzo. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? No wydaje mi się, że raczej nie ma nic już tutaj. Poklikam sobie jeszcze trochę po ziemi, ale... Raczej nic tutaj nie ma. Patty nam pooznaczała te groby. No serio, nie trafiłam? A! A! A!
A, bo to jest jakaś ścieżka w głąb lądu. A to też jest ciekawa rzecz. Sprawdźmy to. Ona jakoś też nas prowadzi na bagna do Dona. Może warto ją jednak zbadać? No dawaj. Oj. Zaraz zobaczymy, gdzie jesteśmy. Akurat tego przejścia nie kojarzę w ogóle. No i chyba nic dziwnego, nie wygląda, żebym miała tutaj być kiedykolwiek. Dobra, po dzikach. Ho. Mam tylko nadzieję, że nie trafię na nic, co by mnie miało zabić. Niedobrze. Nie mamy many. Co ja wypiłam? Byłam pewna, że klikłam 9. Dobra, zbyt bardzo mi się podoba używanie magii w tej grze. Przynajmniej jakby używanie tych czarów, co używam. Ja się tylko zastanawiam, czy coś może mnie tutaj zabić. Konkretnie w tym miejscu. I że tak powiem, nie wiem. Niedobrze. Okej. Dobra, tutaj jeszcze cios będzie na tego jednego wilka. Wolałabym najpierw jednego ubić, ale widzę, że bardzo się pchają w gips. Dobra. Ja się tylko zastanawiam, czy ja gdzieś nie dojdę przypadkiem w okolice tego takiego wielkoluda. Jeżeli wiecie, o czym mówię. Był ten taki wielki dryblas i mam wrażenie, że ta droga, którą idę, właśnie prowadzi mnie prosto do niego. Ale to się zaraz zobaczy. Gdzie jestem? Jestem w lesie nad obozowiskiem Dona. Ej, no nie byliśmy tutaj. Dobra, moi drodzy, to wydaje mi się, że w kolejnym odcinku myślę, że sobie pozwiedzamy te okolice, bo tutaj jest bardzo dużo wilków, czyli dużo punktów doświadczenia dla nas. Myślę, żeby dać w magiczny pocisk dalej, ponieważ bardzo mi się dobrze z niego korzysta. I myślę też, że w alchemię fajnie by było zainwestować troszkę. Nie wiem, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. Byłam troszeczkę mało aktywna, mało, wiecie, taka energiczna. Nigdy nie zwróciłam uwagi na to, jak ten wulkan
jak ta para się z niego wydobywa. Cóż, moi drodzy, dobra, nieważne. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was na szybko ten film i lecę sobie podłączyć słuchawki, bo już chyba 10 raz mi zabimpczyły, że są na 10 ostatnich procentach. Trzymajcie się i cześć!